Cześć, witajcie. Dzisiaj przed nami bardzo fajny odcinek, bo ja bardzo lubię odcinki o kontrowersyjnych postaciach. No może pani Krystyna Mazurówna gdzie indziej nie byłaby tak kontrowersyjna, ale w Polsce zdecydowanie można o niej powiedzieć, że wzbudza kontrowersje swoim stylem bycia, swoim podejściem do seksu, do związków, swoim ubiorem, swoją ekspresją, bo często czytam, że osoby w pewnym wieku to już powinny tak zachowywać się z klasą, dystyngowanie. A co tam? Niech każdy żyje jak chce. I właśnie myślę, że warto to powiedzieć na początku, bo przecież będziemy mówić o pani Krystynie Mazurównie, tancerce, która podbiła nie tylko Polskę, ale i Europę, a później już właśnie jako osoba w bardziej dojrzałym wieku, jako już babcia, podbiła również programy rozrywkowe w Polsce, dając się poznać również najmłodszemu pokoleniu, no i szerszej widowni. Ale jej życie to naprawdę bardzo ciekawa historia, którą warto tutaj opowiedzieć, nie tylko ze względu na talent, ale również na ten właśnie ekscentryczny sposób bycia. Serdecznie Was zapraszam, bo no dziś jak nigdy będzie się działo. Krystyna Mazurówna urodziła się 20 stycznia 1939 roku we Lwowie. Jest polską tancerką, choreografką, pisarką i dziennikarką pracującą we Francji. Solistką Casino de Paris. Urodziła się we Lwowie, który leżał oczywiście w tamtym czasie na terenie II Rzeczpospolitej. Jest młodszą córką znanej osobistości, matematyka profesora Stanisława Mazura oraz chemiczki Bronisławy. Ma również starszą siostrę Barbarę. Rodzina w latach 1946-1949 przebywała w Łodzi, a później już zamieszkała w Warszawie, gdzie w 1957 roku pani Krystyna ukończyła warszawską szkołę baletową w klasie Leona Wójcikowskiego. No i trzeba przyznać, że pani Krystyna oprócz tego, że była piękną, wysportowaną kobietą, ponieważ jednak no, ciało tancerki myślę, że wszędzie da się poznać, na pewno ono robi wrażenie, to również była bardzo dobrą partią. Była w końcu córką znanego profesora, posła na Sejm Stanisława Mazura, wykształcona z własnym mieszkaniem w centrum stolicy, była kobietą godną zainteresowania, no i oczywiście wielu mężczyzn to zainteresowanie przejawiało. Jej kariera zaczęła się dość szybko po ukończonej w 1957 roku szkole baletowej w Warszawie, ale praktycznie przez przypadek potoczyła się w zupełnie nieoczekiwany sposób. Dlaczego? Ponieważ pani Krystyna jednak nie zajęła się do końca baletem, nie odchodząc jednak z tańca. Została stypendystką w paryskiej szkole tańca nowoczesnego, który pokochała wielką miłością, porzucając wyuczony w szkole baletowej taniec klasyczny. Szybko stała się również taneczną gwiazdą rozwijającej się w latach 60. telewizji polskiej, gdzie robiła karierę początkowo jako solistka, ale później również w gronie utalentowanych członków założonego przez siebie zespołu. Od 1968 roku mieszka jednak w Paryżu. Jej wielką pasją są samochody i to od młodości. Trzeba jednak przyznać, że wraz z rozwojem kariery panią Krystynę było stać na coraz lepsze samochody. Prawo jazdy zdobyłam w wieku 18 lat. Autem śmigałam zawsze, odkąd pamiętam. W latach 60., kiedy tylko synkowie ministrów mieli samochody, a że nie było ich tak znowu wielu, na ulicach były pustki. W Paryżu też jeździłam. Najpierw kilka lat superodjazdowym, żółciutkim jak kanarek Oplem GT, dwuosobowym, z bajerami w rodzaju zamykanych oczu, czyli reflektorów. Dlatego go głównie kupiłam, właśnie dla tych oczu. Miał skórzane siedzenia i kierowałam nim w pozycji półleżącej. Ale właśnie zanim ten Paryż, to jeszcze Wam przypomnę, że również została zaangażowana do baletu Teatru Wielkiego. Występowała też w warszawskim Teatrze Syrena. W 1961 roku została laureatką trzeciej nagrody na drugim ogólnopolskim konkursie tańca scenicznego w Warszawie. A wróciłam troszeczkę do tej Warszawy, ponieważ tutaj miały miejsce również romanse, o których troszeczkę muszę powiedzieć. A nawet sporo, jeżeli chodzi o panią Krystynę, bo ona sama napisała książki, w których bardzo dużo czasu poświęciła na opis swoich miłosnych podbojów. Był natomiast mężczyzna, który nawet nie myślał o romansie,
ale bardziej o tym było żyć sobie z panią Krystyną życie, ponieważ zawróciła w głowie cenionemu dziennikarzowi Krzysztofowi Toplicowi. Zauroczenie szybko przerodziło się w romans z młodszą od niego 6 lat artystką, którego owocem również szybko okazała się być ciąża. Dla młodej artystki nie była to dobra wiadomość i chciała nawet zdecydować się na przerwanie ciąży, jednak mężczyzna odwiódł ją od tego pomysłu. Ale zdecydowanie stało się to źródłem konfliktów w tej parze. Długo utrzymywała się przy swoim zdaniu, udało się ją przekonać właściwie w ostatnim momencie, jednak później zdecydowała, że nie będzie poświęcać się wychowaniu dziecka i nie przerwie swojej zawodowej i artystycznej pracy. Dziennikarz natomiast marzył o domu, rodzinie, no i oczywiście żonie. Zapewne też o ciepłym obiedzie, który będzie na niego czekał, kiedy wróci z pracy. Podobno był nieco despotyczny i również chciał, żeby kobieta zmieniła swoje imię z Krystyna na Katarzyna, a także żeby ubierała się w sposób, który on lubił. No i przede wszystkim też, aby rzuciła taniec. Ale nic z tych rzeczy. Pani Krystyna szybko wróciła po porodzie do teatru, a jej synem zajmowała się niańka, domem gosposia. Kompromis nie pomógł jednak stworzyć udanego związku. W związku z tym na początku lat 60. ta para odbyła batalię o to, kto będzie zajmował się synem. Głównym powodem, dla którego dziennikarz chciał dochodzić swoich praw o wychowywanie syna, było to, że Krystyna go zdradziła. Jak sama przyznała, monogamia nie jest dla niej i w żadnym związku za bardzo nie przejmowała się kwestiami wierności. Ostatecznie jednak, mimo tego, że dziennikarz wynajmował najlepszych adwokatów i płacił im słono, pani, która była sędzią decydującym w tym procesie, jednak nie znalazła powodów, dla których pani Krystyna miałaby stracić prawa do wychowywania swojego syna. W 1967 roku założyła zespół tańca nowoczesnego Phantom, a także zespół taneczny Balet Mazurówna, w którym występowała także we Francji. No i tak jak wam mówiłam, w życiu jej prywatnym było zawsze bardzo bujnie, bardzo pikantnie. Natomiast jeżeli chodzi o zamążpójście, nie była taka szybka do tego. Jej pierwszym mężem był Tadeusz Pluciński, aktor. I sama wspominała moment, w którym go poznała tak. To był niesamowity czaruś, uwodziciel. Przede wszystkim doskonale umiał postępować z kobietami. W tamtych czasach miał wielkie wzięcie. Podobno podrywał wszystkie najpiękniejsze dziewczyny Warszawy. Ale pani Krystyna chociaż uległa, to nie tak do końca, bo to mężczyzna podobno naciskał na ślub i nawet musiał do tego panią Krystynę namówić sposobem. Zadzwonił do mojego taty i nagadał, że mieszkam bez ślubu z obcym facetem. Ojciec był oburzony i mówił do mnie: Krysiu, u nas w rodzinie się tego nigdy nie praktykowało. Musisz coś z tym zrobić, to trzeba uregulować. Nie chciał słyszeć, że to się skończy rozwodem. Był w stanie zaakceptować córkę rozwódkę, byleby tylko nie mieszkała z kimś na kocią łapę. No i na dodatek panią Krystynę przekonał również fakt, że jej syn świetnie dogadywał się z Tadeuszem. Ale jeśli chodzi o kwestię ślubu, to raczej nikt nie podchodził do tego jakoś na maksa romantycznie. Szybko poszło w Urzędzie Stanu Cywilnego z tym nieszczęsnym ślubem. Spóźniłam się nawet przez to na program telewizyjny Olgi Lipińskiej. Gdy jej powiedziałam, że właśnie wyszłam za Plucińskiego, to Olga tylko na mnie spojrzała i wypowiedziała jedno słowo. Idiotka. No faktycznie jakoś szczęście nie było im pisane. Pan Pluciński, o ile dobrze wiecie, myślę, że warto jednak zrobić o nim odcinek, miał na swoim koncie bardzo dużo podbojów miłosnych. No stąd też właśnie małżeństwo z nim chyba nie było najrozsądniejsze i w zgodzie udało im się przeżyć 3 miesiące. Potem ostatecznie rozwiedli się po 3 latach, no więc więcej trwała ta rozwodowa batalia niż samo małżeństwo. Nasze małżeństwo rozpadło się po 3 miesiącach, a sam proces rozwodowy trwał chyba ze 3 lata. Pluciński ciągle znajdował jakieś przeszkody. Trochę mu się nie dziwię, przecież u mnie mieszkał za darmo. Gosposia go kochała, syn uwielbiał. W pewnym momencie zażądał nawet podziału majątku. Prawdziwy bój stoczyliśmy na przykład o moje futro, które kupiłam w Moskwie. Pluciński jednak po latach twierdził, że nic takiego nie miało miejsca i że rozwód przebiegł całkiem fajnie, no a oni żyją w dobrych stosunkach. Nie chciałem się z nią przeprowadzać do Paryża, a rozwiedliśmy się bezproblemowo. Krysia trochę w swojej książce nakłamała. Miała też oczywiście wielu kochanków, a niektórych bardzo popularnych.
Ze Sławomirem Mrożkiem połączył ją burzliwy romans. Tancerka jednak nie była w stanie dochować wierności pisarzowi. Poza tym nie w głowie jej było małżeństwo, związek szybko się rozpadł. Tym już w Paryżu poznała swojego drugiego męża, Jean-Pierre Bluteau, który był muzykiem i kompozytorem. Był przystojny, uduchowiony. Kupiliśmy wspólne mieszkanie w Paryżu, z czasem także wiejski dom. Mam z nim dwoje dzieci. Para zresztą do tej pory utrzymuje przyjacielskie kontakty i pani Krystyna tak wspominała jeden weekend, który spędziła w towarzystwie swojego męża, byłego. Jakoś tak w zamieszaniu spędziłam weekend z moim eksem, czyli byłym mężem. No ale rozwiedliśmy się tylko 35 lat temu, więc wciąż mamy wiele wspólnego, skomentowała. No i tak jak widzicie, mają bardzo dobre kontakty, ale no aż za dobre można by powiedzieć, ponieważ pani Krystyna, która ma podobno 16 mieszkań w Paryżu, jedno z nich zostawiła swojemu mężowi i mało tego, nawet płaci za niego rachunki. Mój były mąż mieszka w moim paryskim apartamencie. Zostawiłam mu mieszkanie, choć ciągle jestem właścicielką. No i sama sobie narobiłam bigosu, bo płacę za tego Francuzika wszystkie opłaty, włącznie z rachunkami za wodę. Ponoć pani Krystyna miała się śmiać, że te rachunki są coraz większe, więc kiedyś przeprowadziła z nim poważną rozmowę na temat tego, jak długo i często bierze prysznic. Wróćmy jednak do życia artystycznego, ponieważ pani Krystyna tworzyła również choreografię dla Teatru Wielkiego w Łodzi i Żydowskiego w Warszawie. Była także choreografką w paryskich teatrach, a także w programie rozrywkowym You Can Dance, po prostu tańcz. I faktycznie szerszej publiczności dała się poznać w programach rozrywkowych. Była jurorką pierwszych edycji programu polsatowskiego Got to Dance, tylko taniec. Do tej pory również szokuje, dużo mówi na temat seksu, również jeżeli chodzi o seks w takim bardziej dojrzałym wieku. Wiele osób też zarzuca jej, że jej stroje i sposób bycia są zbyt ekstrawaganckie. W 2017 roku została nagrodzona Złotą Sową Polonii za twórczość teatralną. Jest także felietonistką w nowojorskim tygodniku Kurier Plus. Na temat swojego życia wydała 4 książki autobiograficzne. Burzliwe życie tancerki, Moje noce z mężczyznami, Ach ci faceci, Nasi za granicą. I jak nie teraz, to kiedy? Trójka jej dzieci jest muzykami, ma 5 wnuków. Powiedziała, że starości się nie boi, na razie chyba ten temat jej w ogóle nie dotyczy, a na emeryturę się nie wybiera. Obecnie jest bardzo otwarta, tak samo w przypadku swoich dzieci, jak i wnuków. Kiedyś do swoich mediów społecznościowych wrzuciła zdjęcie swojego wnuka w spódnicy czy w sukience i oczywiście wywołała tym oburzenie, bo niektórzy stwierdzili, że jak można, że dziecko się będzie wstydzić kiedyś, albo w ogóle lepiej chłopcu nie dawać sukienek, bo nie wiadomo, co mu się stanie z psychiką. No i w związku z tym pani Krystyna stwierdziła, że jednak brak nam tolerancji. Nie jest tak, jak być powinno, dlatego staram się przyjeżdżać do Polski jak najczęściej, żeby podnieść średnią krajową w zakresie tolerancji. Chociaż są rzeczy, których nie toleruję i mówię tu o chamstwie i głupocie. A to, czy ktoś jest czarny czy biały, czy lubi spać z dziewczynami czy z chłopaczkami, a może w ogóle z nikim, to nie jest dla mnie ważne. Uważam, że jest to jego indywidualna sprawa i nikt nie ma prawa się do tego wtrącać. Pani Krystyna zresztą sama szokowała właśnie wyznaniami na temat tego, że lubi seks z bardzo młodymi mężczyznami, że wielokrotnie zdarzało jej się sypiać z mężczyznami, których jakoś nawet bardzo nie znała, a raz przyznała, że nawet z bezdomnym. No i wielokrotnie apelowała też o to, aby tego nie oceniać. Powiedziała, że we Francji czy w USA oczywiście również są problemy z tolerancją, ale nie tak duże jak u nas. No bo pomijając już wszystkie te bardziej kontrowersyjne tematy związane z panią Krystyną, to nawet jeżeli ktoś nie śledzi jej wynurzeń na temat tego, z kim spała, jak często i tak dalej, bo oczywiście jest to jej sprawa, no ale jeżeli się tym dzieli, no to myślę, że już pewnie z tymi komentarzami musi się borykać, biorąc pod uwagę, że zdaje sobie sprawę, że z tolerancją czasem u nas na bakier, to jednak ja zupełnie nie rozumiem tego, że wiele osób komentuje to, jak pani Krystyna się ubiera. Jest to artystka ekscentryczna od młodości i dzisiaj w dojrzałym wieku również lubi podkreślać swoją indywidualność poprzez stroje. W Nowym Jorku krzykliwe stroje i niezwykle kolorowy makijaż spotyka się wyłącznie z pozytywnymi reakcjami. W swoim rodzinnym kraju wielokrotnie spotykała się natomiast z nieprzyjemnymi uwagami dotyczącymi jej ekstrawaganckich stylizacji.
W związku z tym jeszcze raz powiedzmy, wolność Tomku w swoim domku. Od tego każdy ma swoje ciało, swoje włosy i swoją twarz, żeby sobie ją malował jak chce. No ale oczywiście wy też możecie robić co chcecie i dlatego zachęcam was do tego, żebyście się przyjrzeli sekcji komentarzy. Tam czekam na propozycje oczywiście kolejnych odcinków, może kogoś równie kontrowersyjnego weźmiemy na warsztat, ale piszcie mi również, jak podobał wam się dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał oraz wcisnąć dzwoneczek, jeżeli jeszcze nie jesteśmy subskrybentami, co się równa ziomeczkami, a my widzimy się już niebawem, bo oczywiście szykuję dla was kolejne odcinki. Trzymajcie się, hej!